Łukasz Chybiński, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest program Powiększenia. W naszym studiu radny SLD Edward Markiewicz. Witam Pana, panie radny, bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Też członek komisji, która zajmuje się procesem połączenia miasta i gminy. Te spotkania poniedziałkowe w Urzędzie Miasta, one są dalej aktualne? Tak, one nadal trwają. Co poniedziałek spotykamy się, bo co poniedziałek coś nowego wynika albo z rzeczy, które już zostały wykonane, o czym wszyscy nie wiedzą, a to tam jest okazja głośno powiedzieć. No i te wątpliwości, które są na przyszłość, tam się rozwiewa, tam się podejmuje decyzje, choć ostateczne słowo należy oczywiście do prezydenta. Teraz ostateczne słowo póki co należy też do mieszkańców Zielonej Góry, bo po tym referendum, które odbyło się na terenie gminy, referendum z wynikiem na tak, teraz będą proces łączenia opiniować mieszkańcy Zielonej Góry. Dziś w Kronice Lubuskiej też mieliśmy informację, w której pan występował. Pan prezentował tę kartę, jak ona będzie wyglądać. Klasyczne pytanie, czy chcemy się łączyć, odpowiedź tak i nie. Pan się nie obawia pewnie o wynik tych konsultacji? Czy tak, o wynik się nie obawiam. Wiem, że są różne uwagi co do tych kart, jakieś tam wątpliwości. Natomiast no, chciałbym podkreślić jedno. Rodzaj tych kart i sposób przeprowadzenia tychże konsultacji jest uzgodniony z prawnikami. Prawnikami tutaj u nas w mieście, a również i prawnikami wojewody, żeby nie było żadnych wątpliwości. To nie jest tak, bo były takie pytania, dlaczego na kartach na przykład nie wpisujemy PESEL-u. Prawo tego zabrania i w takich konsultacjach nie możemy... Tak, mamy przykład, wcześniej był PESEL i wojewoda miał pretensje. Dokładnie na takich samych zasadach przeprowadzono konsultacje społeczne, no, na przykład w powiecie zielonogórskim i one właśnie w ten sposób muszą przebiegać. Nie możemy przyjmować innej formy. Natomiast zabezpieczono się, jak widzę, przy produkcji tych kart no w ten sposób, żeby nie można było wziąć sobie jednej karty, odbić sobie na kserokopiarce ileś tam sztuk i potem pójść i wrzucić. Dlatego są one no, traktowane jak druki ścisłego rozrachowania. Każdy jest numerowany i każdy będzie podbitą czerwoną pieczęcią okrągłą, pieczęcią miasta. Będzie można je utrzymać tylko w tych punktach, gdzie stoją urny. No, ale zasadniczą sprawą dotarcia do mieszkańców będą ankieterzy, którzy zapukają do drzwi, przyjdą i taką kartę wręczą. Panie radny, jaka będzie kolej rzeczy? No bo wszyscy w magistracie, pewnie też mieszkańcy, którzy śledzą cały ten proces, trzymają kciuki za to, żeby do połączenia doszło w styczniu 2015 roku. Mamy te konsultacje. Ja gdzieś słyszałem, że jeżeli magistrat bodajże do końca lipca złoży wszelkie dokumenty związane z tym procesem, to jest jeszcze gdzieś tam szansa. Pan jako członek tego zespołu może nam powiedzieć ciut więcej, coś pan wie, czy te rozmowy w ministerstwie rzeczywiście trwają, one są burzliwe, napięte, jak to wygląda? Nie potrafię aż takich szczegółów przedstawić, natomiast no cóż, no, tak jak chyba wszyscy członkowie, ale no i wszyscy rozsądnie myślący ludzie, myślę, mamy nadzieję na to, że skorzystamy z tej, no nazwijmy to, szybkiej ścieżki, że unikniemy podwójnych wyborów w listopadzie tego roku i po to tylko, żeby za rok powtórzyć je jeszcze raz. No to jest jeden przyznacie argument, Państwo, na który jest na to brak rozsądku Warszawa całkowicie, by występował, gdybyśmy, mając taką szansę, z niej nie skorzystali. Po co nam dwa razy wybory? Po co wybierać teraz wójta i radę gminy, wybierać prezydenta i całą radę miasta, po to, żeby ich za rok rozwiązać i jeszcze raz robić wybory. Jeśli jest szansa zrobić to raz, a porządnie, no to zróbmy to. I myślę, że to wszystko ku temu zmierza. Między innymi te konsultacje, to również to jest ta forma przyspieszonego sondażu, który chcemy przeprowadzić wśród mieszkańców Zielonej Góry. Przyspieszonego, bo w normalnych warunkach zrobilibyśmy referendum. Natomiast tutaj szybko, choć wątpliwości chyba nikt nie ma, jaki będzie wynik. No, pamiętamy myślę, te sondaże, które tak, sondaże były dwa razy robione przez uniwersytet i co tu dużo mówić, za każdym razem około 80% poparcia. Zielonogórzanie chcą, żeby miasto powiększyło swoje granice, Zielonogórzanie chcą, żeby spłynęły dodatkowe środki finansowe, które z tym się wiążą. Panie radny, a proszę powiedzieć, jak na tym etapie procesu łączenia, który mamy obecnie, czy te konsultacje, te rozmowy gdzieś tam władz miasta, szczebel wyżej w Warszawie, jak wygląda wasza współpraca z radnymi
gminy, ona ciągle jest, trwa, tam się stosunki pogorszyły, ociepliły po tym referendum. Jak to wygląda? Czy ci radni są aktywni? Bo oni na finiszu kampanii przed referendum byli wszyscy bardzo aktywni. Widzieliśmy ich w mediach, czytaliśmy o nich w prasie, pojawiali się nawet na sesji Rady Miasta, a teraz nie ma ich. Wiecie Państwo, ja mogę tylko prywatne swoje odczucia przekazać. Spotkaliśmy się radni miasta i gminy w miniony piątek. Tak sobie na luzie przy grillu posiedzieliśmy, porozmawiali. Powiem Państwu, mój odbiór z tych spotkań jest taki, że no cóż, ludzie, którzy początkowo przeciwstawiali się temu połączeniu, raptem dowiadują się, że ogół społeczeństwa chce jednak połączenia. No wie pan, to nie przychodzi z dnia na dzień, ale pomału pogodzili się już, widzę, albo godzą się z tym stanem rzeczy. No trzeba zrozumieć, że w demokracji większość decyduje. Jeśli jest większość, to znaczy, że ci, którzy byli w mniejszości, no muszą uznać rację tej większości i po prostu dołączyć do nich. Myślę, że to teraz jeszcze tylko kwestia tygodni. I no cóż, czekamy na uchwałę Rady Gminy, która no przyjmie tylko stan stwierdzony w czasie referendum. A więc przyzna, że chęć czy wolę gminy do połączenia się z miastem. I myślę, że to wystarczy. No oczywiście tutaj będzie potrzebna jeszcze opinia powiatu, też często mówiliśmy o tym. Opinia jest wymagana, aczkolwiek nie jest decydująca w tej sprawie. Nawet jeśli byłaby negatywna, to przy zgodnym uchwale miasta i gminy nie będzie to miało większego znaczenia. No zresztą każdy chyba rozumie, że powiat poniekąd trochę straci, tracąc jedną z gmin. No oczywiście, starosta dużo na ten temat, ale będziemy się starali, no i dobrze, że te sprawy poruszał, bo po prostu walczy o swoje i myślę, że sporo wywalczy, bo na pewno nikt z nas nie czułby się usatysfakcjonowany, gdyby jeden z samorządów, no w tym wypadku powiat, coś stracił albo zbyt wiele tracił. Będziemy się starali złagodzić te słowa. Panie radny, pan jak politykę ocenia przez pryzmat tego, co się działo w ostatnim czasie w związku z procesem połączenia? Bo tak się dużo o tym mówiło, że radni miejscy gdzieś tam zepchnęli politykę na bok, że prezydent Kubicki też, wiadomo, on jest człowiekiem już bezpartyjnym, też o polityce przestał myśleć, tylko skupił się na procesie połączenia. Jak to jest w świetle zbliżających się wyborów samorządowych? No bo to niewątpliwie może zostać odebrane jako sukces prezydenta Janusza Kubickiego. Pan jako członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej, partii, z której gdzieś tam Janusz Kubicki dostał się do Urzędu Miasta, kibicuje pewnie Jolancie Daniela. Oczywiście, to jeśli chodzi o prezydenturę. Natomiast no ma pan rację, rzeczywiście zarówno Platforma Obywatelska, jak i Prawo i Sprawiedliwość, ale oczywiście i Sojusz Lewicy Demokratycznej, no musiały w przypadku tego procesu łączenia miasta i gminy no odsunąć jakieś takie swoje aspiracje polityczne na bok. Gdybyśmy tego nie zrobili, to na pewno by do połączenia nie doszło, bo też jak Państwo uważnie przypatrywali się, to na przestrzeni minionego roku no były takie sygnały ze strony niektórych ugrupowań partyjnych, że no my byśmy bardzo chcieli, ale i tam zaraz lista, prawda, jakichś zarzutów czy jakichś tam uchybień, które nie pomagały wcale temu procesowi połączenia, a trochę szkodziły. Teraz, kiedy to jesteś już na takim etapie, na jakim jest, kiedy gmina się wypowiedziała za, wszyscy mówią już jednym głosem, zdecydowanie, i to może być tak jak z tym naszym CRS-em, prawda, z tym halą sportową i basenem, gdzie pamiętacie Państwo, nie wszyscy byli za wydatkowaniem tych olbrzymich pieniędzy i budową tego basenu, no a teraz kiedy powstał, to ojców jest wielu, prawda, wszyscy się do tego przyznają. Do połączenia na pewno przysłużyły się wszystkie ugrupowania, bez tego by nie doszło. Natomiast musimy sobie również zdawać sprawę z tego, że to się odbije również na naszym kalendarzu wyborczym. My musimy wiedzieć, że to połączenie, jeśli by miało ta szybka ścieżka dojść do tego, spowoduje, że Zielona Góra nie będzie, ta stara Zielona Góra w starych granicach, w obecnych, jest podzielona na 5 okręgów, a będzie podzielona na 4, bo piątym będzie gmina.
Więc te okręgi się zmienią. System, w jaki sposób też zabiegać o głos? Powiększą się te będą będzie ich mniej, ale będą większe. My jeszcze nie wiemy jakie, w jakim kształcie. Do tej pory partie mogły wystawić 5 pierwszych miejsc, 5 drugich czy 5 trzecich. Teraz tylko 4 będą mogły wystawić, więc robi się ciasno, że tak powiem, na tym podwórku politycznym. To niewątpliwie wpłynie również na to, na tę sytuację polityczną w mieście, no i trzeba będzie obstawić listy w gminie, co nie będzie łatwe, prawda, w tym 5. okręgu, tym obecnej gminy. Więc no tutaj zamieszanie na pewno będzie na tym podwórku, natomiast myślę, że już do końca pozostanie to, że zwolennikami połączenia są wszyscy. I kropkę stawiam, bo to pozytywny akcent na koniec naszej rozmowy, panie radny. Pięknie panu dziękuję za to, że pojawił się pan w naszym studiu. Państwu przypomnę, Edward Markiewicz, radny Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Ja państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.